Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym wydaniu A Dlaczego? Dzisiaj witają Państwa Marysia Mos oraz Zosia Mos. Dzisiaj naszym gościem jest pan Mikołaj Jałk Janusz. Dzień dobry, kłaniam się. Cześć. Dzień dobry. Skąd w ogóle się wzięła taka nazwa? Jałk? Zobaczcie, to przeczytajcie Mikołaj w SPAK. Jest Jałokim. Jałok to zdrobnienie od Mikołaj czytanego w SPAK. To taki na tej zasadzie, tak jak kolega na przykład Filip był Pifil, Jałok na tej zasadzie. No to taka gra, zabawa słowem. Bardzo ciekawy pomysł. Nie wpadłabym na to. Ja też. Czy pamięta pan swój pierwszy komputer? Tak, pamiętam. Znaczy na spółkę z siostrą go miałem. Ciężko powiedzieć, że mój. Ale to takie było, no pudło wielkie, to po prostu takie, wiecie, jak... jeszcze się nie załapałem, co prawda, na Atari, znaczy nie miałem swojego Atari ani Spektruma, ale za to kolega miał i to też nie wiem, czy wiecie, jak to wyglądało, to było dość niesamowite, dlatego że gry na przykład były na kasetach magnetofonowych i były audycje w radiu, gdzie puszczano gry, w sensie, że można było z radia sobie nagrać na kasetę to, co leciało, to był taki impuls, taki bim, 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 bim. I potem wkładało się to do komputera, tą kasetę i była gra, na przykład taka River Ride, że latało się samolotem i się strzelało, ale to była, byście zobaczyły grafikę od tego, to podejrzewam, że nie zachwyciłaby aktualnie. A jak był pan dzieckiem, to kim pan chciał być? Chirurgiem. Chciałem być, a potem jubilerem. Nie mogłem się zdecydować, tak, ale nie zostałem ani chirurgiem, ani jubilerem. Też może szkoda, że nie zostałem chirurgiem, bo ale nie chciałbym się tak dużo studiować, więc troszkę. Kto jest dla pana autorytetem albo idolem? Autorytetem takim... zawsze ja lubię mówić, że Rainbow Dash, bo to ulubiony kucyk mojej córki. Bardzo też lubię i szanuję, czy lubiłem, ciężko powiedzieć, że lubię, bo nie żyję, już zmarł muzyk Lemmy, który był nam taki, miał zespół Motorhead i on jakby bardzo mi się podobało jego takie podejście do właśnie do życia na zasadzie, żeby się nie za bardzo przejmować i żeby, jak on to mówił, żyć szybko, ale umrzeć staro. A jak się panu żyło w latach 90? W latach 90 było coś sympatycznie, chociaż to były takie też czasy takiego trochę przesiadywania na ławeczce w blokach. W sensie to niczego tam nie robiliśmy, jakiegoś niedozwolonego czy nielegalnego, ale jakby nie za bardzo były wtedy miejsca, przynajmniej na Ursynowie, dla młodzieży, żeby gdzieś pójść, pograć czy coś się tam pobawić, więc raczej wszyscy się... To raczej była wtedy kraina rozmaitych miejscówek takich betonowych, gdzieś pod balkonikiem, pod czymś innym. No i takie grupki młodych ludzi siedziały w jakichś takich swoich miejscach. No i tam przeróżne rzeczy się robiło, w sensie, właśnie, nie wiem, grało w Zośkę na przykład. No, nie wiem, czy znacie taką. Tak? Jest taka mała piłeczka, którą rzuca się, nie może. Już się rzuca i się pod nogą. Tak. Jakby to, a, już tak. Wiem. A kim byli blokersi? Blokersi to były chłopaki, dziewczyny, którzy właśnie w ten sposób spędzali wolny czas. To znaczy, będąc, przebywając w różnych blokowych takich zakamarkach. No i właśnie tutaj gra w Zośkę była taka charakterystyczna. Charakterystyczne były na przykład też graffiti. Chociaż oczywiście nie każde graffiti było ładne i też były miejsca, gdzie można było malować. Były takie miejsca, gdzie było to niedozwolone i chłopaki, które miały kłopoty za malowanie jakichś rzeczy tam, gdzie nie wolno. I właściwie to chyba do tego się sprowadzało, by się blokersem, że w sensie się mieszkało w blokach i się siedziało pod blokiem. A i był pan blokersem? Tak, jestem emerytowanym blokersem, zgadza się. Tak. A skąd się wziął pomysł na pyta.pl? To było chyba coś takiego, że... Bo mieliśmy na Ursynowie, była taka grupa filmowa, Skurcz się nazywała. Oni nagrywali takie filmy, które... To były parodią jakby filmów, powiedzmy, o sztukach walki. I to było takie mocno przerysowane, że tam walczyło dwóch samurajów, tam krew sztuczna się lała
i tam mówili do siebie takie rzeczy w stylu: o, podarłeś mi kimono, o, moje kimono to co? I tam się bili. No i nam się to strasznie podobało i zaczęliśmy robić też własny jakby film judo z kolegami, ale jakby no nie do końca, no, wiedzieliśmy, że to jest odtwórcze, bo starsze chłopaki to robiły wcześniej i lepiej i tak dalej, więc przez jakiś w sumie przypadek trafiliśmy na demonstrację, a to jeszcze, znaczy zorientowaliśmy się, że jak jesteśmy na demonstracji, to mamy aktorów za darmo mamy dekoracje, nie musimy nikogo przebierać, nie musimy kupować strojów czy robić, no wszystko jest, przychodzimy i mamy cały plan zdjęciowy, więc to trochę w ten sposób wyglądało, że po prostu było to takie nisza, jak się teraz mówi, niezagospodarowana. Wiedzieliśmy, że dobrze się w niej odnajdujemy i tak zostało już. Poza tym też takie poczucie, jakby wtedy mieliśmy takie poczucie, że ogólnie to chyba było w przestrzeni publicznej, że jeżeli jest jakaś demonstracja, to znaczy, że ci ludzie naprawdę mają po co demonstrować. A potem się zorientowaliśmy i zaczęliśmy pokazywać to, że bardzo często to jest używane instrumentalnie przez różnych polityków, przez różne grupy. To znaczy, że ludzie sztucznie są spędzani w jakieś miejsce, zapraszani po to, żeby zrobić wrażenie, że jest niezgoda na coś albo właśnie, że jest mocne poparcie dla czegoś. I chyba jako pierwsi to zaczęliśmy pokazywać, ale raczej przypadek tutaj zarządził. A czy to się rozpadło? Czemu się rozpadła PTPL? A czy się rozpadła? No zmienił się skład na pewno. Jeden z kolegów po prostu stwierdził, że jest już poważnym facetem, żeby robić takie rzeczy i tyle. Inny kolega, to ciężko powiedzieć, on był troszkę szalony, w sensie jeździł 200 na godzinę na motocyklu i strzelał z broni takiej kolekcjonerskiej i robił dziwne rzeczy. No po prostu robił dość losowe rzeczy i sądzę, że sam do końca nie wie, czemu tego już nie robi. Po prostu pewnie robi coś jeszcze głupszego niż wcześniej. Jeszcze wracając do tego, że pan żył w latach 90. To czy bał się pan, że w 2000 roku będzie koniec świata? Nie wierzyłem w to nigdy. Wtedy za to głośność bardzo się mówiło o tak zwanej bombie milenijnej. To znaczy, że wszystkie komputery, że jak dojdą do tego roku 2000, to wszystko się zawiesi, zepsuje i tak dalej. Wszyscy się bali, czy nie będzie jakiegoś takiego ogólnego zepsucia internetu i wszystkiego naokoło, ale koniec świata to raczej była taka, wierzenie w koniec świata to była taka domena raczej świadków Jehowy. To wydawało mi się to mało poważne. Oni przewidywali, że będzie na pewno koniec świata, chyba w 2012, tak? Albo jakoś tak. No w każdym razie nie wydarzył się koniec świata. Każdy inny koniec świata, który był zapowiadany, a było ich parę. Nawet powiem wam, że jeden koniec świata, nie, dwa końce świata nagraliśmy. Jeden nagrałem dla telewizji polskiej, a jeden reporter z końca świata, a jeden dla innej stacji takiej, gdzieś była Rebel TV. I chodziło o to, że rozmawiałem z ludźmi, dzień dobry, za chwilę koniec świata, jak pan się czuje, że pan chce się pożegnać i tak dalej. No, ale nikt tego na poważnie raczej nie brał. Co jest trudniejsze, rozmowa z Kazimierą Szczuką, czy granie roka? No oczywiście, rozmowa z Kazimierą Szczuką. Rok jest bardzo intuicyjny, w sensie jakby ja traktuję gitarę trochę jak, znaczy bardzo lubię grać, ale nie jestem żadnym wirtuozem i też nie zamierzam być wirtuozem, bardziej to jestem takim bardem, że traktuję to jako coś, co mi akompaniuje przy opowiadaniu historii. W sensie mogę napisać piosenkę, czy ją zaśpiewać. I ta gitara bardziej jest po to, żeby tworzyć jakieś takie tło do tej opowieści. Czyli w sumie to kiedyś się nazywał bard właśnie chyba. Taki to sobie brzdąka i przy tym... Właśnie brzdąkanie to jest ciekawe słowo. Nie wiem, czy wiecie, taki zespół The Clash był w Wielkiej Brytanii. Jeden z najbardziej znanych w ogóle taki punk rockowych zespołów. I właśnie jego wokalista i gitarzysta nazywał się Joe Strummer, czyli Janek Brzdąkacz, można by było tak powiedzieć. Więc to brzdąkanie to jest słowo, które bardzo moim zdaniem pasuje do takiego grania, jakie ja lubię. Ale jak niektórzy tam się uczą takich magicznych, różnych zagrań, że grają solówkę przez 15 minut i tak wiadomo, to mi się to nie podoba zupełnie, jakby przekombinowane.
No to teraz pytanie na kolanie. Czy ma pan jakieś pytanie, chciałby zadać nam? To ja się was mogę. Czy wiecie na przykład, czemu się mówiło wykręcić numer? To, jak jeżeli chciał się zadzwonić do kogoś. Wciąż tak niektórzy mówią. No to może dlatego, że były takie telefony na takie koło, które się tam... Tarcza, tak. No, nie wiem tylko, jak się nazywały te telefony, ale... Telefony po prostu, nie, bo nie było wtedy bardzo, ale faktycznie zobaczcie, że było, jak tarcza robiła ten pełen obrót, no to im wyższa była cyfra, tym więcej trzeba było wykręcić. Czyli się wkładało palec, takie kółko na tej tarczy, robiło się taki, powiedzmy, obrót na zasadzie, nie wiem, do 5, to tam powiedzmy do góry, puszczało, to się odkręcało, czyli jak się wybierało 9, to już trzeba było zrobić cały obrót. To był dość głupi pomysł, dlatego że telefony na przykład na karetkę, czy to policję, czy straż pożarną, to składało się 997, 998 i dopiero potem zmieniono na 112, bo 112 logiczne, tylko bierzesz palcem pyk, jeden, pyk, jeden, pyk, dwa, a przy 997 to trzeba było już bam, 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 i trwało to znacznie dłużej, więc jakby pomysł, żeby telefon na karetkę na przykład był najdłuższym możliwym numerem do wykręcenia, no nie był za rozsądny chyba. Czy ma pan coś wspólnego ze świętym Mikołajem? Na pewno imię mam wspólne. Świętość to może nie, ale próbuję. A poza tym może mam to wspólnego, że nie, lubię dzieciaki, lubię dawać prezenty też, więc w sumie może tak. No, brody już nie mam, ale jak mi zacznie siwieć, wąsy tak jeszcze są. Tak, wąsy są. Ciekawe, aż posiwieją, to może będę wyglądał tak, jak może stanę się kiedyś świętym Mikołajem. Zobaczymy, czemu nie. A jak był pan mały, to miał pan jakieś śmieszne sytuacje w Wigilię? Kiedyś pamiętam, że jak przez mgłę, bo tam miałem chyba 5 lat, ale wujek się przebrał za świętego Mikołaja i tak świetnie się przebrał, że byłem przekonany, że jest prawdziwy święty Mikołaj. I nawet lata później się zastanawiałem, jak oni to zrobili, bo to było tak wiarygodne. Potem mi powiedzieli rodzice, że to był wujek i tak się, no, to mnie zdziwiło. Przykro było? Nie, no w tym już nie do końca wierzyłem, ale w świętego Mikołaja, ale... No ale na pewno było to takie bardziej rozwiązanie zagadki jednej z ważniejszych dzieciństwa. Kim był święty Mikołaj? No, był twój wujek Mirek. A no tak. Długo się na tym zastanawiałem. Tak. I pamiętam też to kiedyś było dość częste w wielu domach, nie wiem, to pewnie do dziś tak jest w wielu, że trzymało się karpia w wannie, żeby, bo ciężko było przed samymi świętami tego karpia kupić, więc ludzie kupowali wcześniej, kiedy mieli okazję żywego karpia, trzymali go w wannie No i był problem, no bo jak karp był w wannie przez 3 dni, no to się nie bardzo można było kąpać, no nie? Więc były różne kombinacje, na przykład, że chodziło się do sąsiada, sąsiad trzymał swojego karpia w wannie naszej, albo w kolejnym roku odwrotnie, a wszyscy się chodzili kąpać do sąsiada, na tej zasadzie. Czy może pan zrobić śmieszną minę? Mogę, mam taką jedną, kiedyś robiłem często, to taką mam. Śmiesznie chyba nie potrafię. Ale ta była bardzo śmieszna, zaliczamy. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy bardzo panu. Dziękuję wam ślicznie, kłaniam. Naszym gościem był pan Mikołaj Janusz. Dziękujemy państwu i widzimy się w kolejnym wydaniu. A dlaczego? Za tydzień. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję.